8 kwietnia, Patrycja Felińska, zapraszam na raport. A dziś m.in. kontrole na giełdach samochodowych, otwarcie sezonu motocyklowego, utrudnienia na trasie katowickiej. Poznańscy policjanci wraz z niemieckimi od wczoraj kontrolują giełdy samochodowe. Ponad 100 funkcjonariuszy poszukuje skradzionych części samochodowych i aut. Jakie są efekty pierwszego dnia akcji? Zapraszam na materiał. Policjanci z całej Wielkopolski i innych województw oraz z Niemiec kontrolowali w miniony czwartek dwie podpoznańskie giełdy samochodowe. Akcja rozpoczęła się w nocy, czyli wtedy, kiedy handlarze wykładają towar. Łącznie policjanci znaleźli części pochodzące aż z 20 skradzionych aut na terenie Europy. Samochody głównie pochodziły z Austrii, Niemiec i Holandii. Prócz tego zatrzymano także części od 3 samochodów, które skradzione zostały na terenie Polski. Teraz części te poddane zostaną szczegółowej ekspertyzie. Jej wyniki będą miały decydujący wpływ na dalsze postępowanie. Kara, jaka grozi za paserstwo, bowiem to 5 lat pozbawienia wolności. Województwo wielkopolskie i tak należy do tych, w których kradzież samochodów jest ograniczona do minimum. To skutek pracy policjantów, którzy zapowiadają systematyczne kontrole giełd. Do ich priorytetowych zadań należy także likwidowanie dziupli samochodowych oraz innych miejsc, w których następuje zbyt kradzionych części i aut. Dziś o godzinie 20 rozpocznie się noc zakupów w Galerii Pestka. Promocyjne ceny mają być niższe nawet o 70%. Dodatkowo między godziną 17 a 20 można będzie obejrzeć pokaz kotów rasowych. O 20.30 zaś rozpocznie się finał konkursu współorganizowanego z Radiem Planeta. Słuchając odpowiedzi DJ-ów można znaleźć tajemniczą pestkę ukrytą w galerii i wygrać atrakcyjne nagrody. Zakupy po promocyjnych cenach będzie można robić do 1 w nocy. Do dramatycznych scen, a nawet potrąceń dochodzi na co dzień przy moście dworcowym. Wszystko przez zbyt małą wysepkę dla pieszych. O problematycznej sytuacji na jednej z najbardziej ruchliwych krzyżówek Marcin Zawada. Wysepka tramwajowa na początku mostu dworcowego staje się coraz bardziej groźna dla pieszych. Jak mówi szef poznańskiej drogówki, to miejsce to tragedia. Na wysypce mieści się bowiem maksymalnie kilkanaście osób, a przechodzi tamtędy dziennie kilkadziesiąt tysięcy. Skutek jest taki, że nie mieszczący się piesi przebiegają na czerwonym świetle, łudząc się, że samochody zdążą wyhamować. Niejednokrotnie dochodziło już tutaj do potrąceń. Miejsce to jest bowiem jednym z najbardziej ruchliwych w Poznaniu. To tutaj wielu pasażerów MPK przesiada się na inne linie tramwajowe. Tędy chodzą także piesi na dworzec główny PKP oraz PKS. Dodatkowo osoby te często są także skrępowane przez spory bagaż, który mają ze sobą. Nie wspominając o gościach targowych. Nie ma dnia, że na most dworcowy nie jest wysyłany patrol policji, który na miejscu ma niejednokrotnie pełne ręce pracy, dodają policjanci. Zarząd dróg miejskich zaznacza jednak, że sytuacja jest ta im doskonale znana i ma pewien pomysł na to, jak ten problem rozwiązać. Jednak to prawdopodobnie nastąpi dopiero przy okazji przebudowy ronda Kaponiera. Ewentualne zmiany w organizacji ruchu będą również wcześniej opiniowane przez drogówkę, a póki co trzeba po prostu mieć oczy dookoła głowy. Przez cały dzisiejszy dzień w salonie Mercedesa przy trasie katowickiej trwały dni otwarte. Poznański dealer tej marki samochodowej premierowo prezentował najnowszą klasę C oraz SLK. Prócz tego na miejscu można było zapoznać się także ze 125-letnią historią marki Mercedes-Benz. Same pojazdy natomiast, które stanowiły dzisiaj główne zainteresowanie zwiedzających, na rynku istnieją już od 3 lat. O jakości i popularności tych modeli można było się także przekonać podczas jazdy próbnej autami. Wraz z wiosną i ustąpieniem śniegów strażnicy miejscy mają pełne ręce pracy. A wszystko to przez nieusłuchanych kierowców, którzy parkują na trawnikach. Jak wygląda walka strażników z kierowcami? O tym w naszym materiale. Straż Miejska apeluje do mieszkańców o zastanowienie się nad wyborem miejsca do parkowania. Statystyki bowiem minionego roku dotyczące niszczenia trawników przez kierowców wołają o pomstę do nieba. Strażnicy miejscy interweniowali w tej sprawie prawie 4000 razy. W 3232 przypadkach zakończyło się to wysokim mandatem. Warto tutaj dodać, że kary te będą teraz jeszcze wyższe. Do tej pory za niszczenie trawników groziła grzywna do 1000 zł. Teraz kara wynieść może nawet 2000. Jak co
co roku największy problem dotyczy okresu odwilży, kiedy w miejscach zielonych kierowcy z przyzwyczajenia zimowego zostawiają auta. W samym marcu do Straży Miejskiej wpłynęło aż 400 zgłoszeń o kierowcach niszczących zieleń. 508 z nich przyłapano na gorącym uczynku i ukarano mandatem. Tegoroczna wiosna zmusiła także miasto do umieszczania przeszkód technicznych, takich jak stalowe paliki, uniemożliwiających samochodom wjazd na tereny zielone. Otworzenie 1 m2 zieleni kosztuje 250 zł. Przypomnijmy, że koszty rekultywacji takich terenów, niezależnie od tego, czy należą one do miasta, czy do spółdzielni mieszkaniowych, i tak ponoszą mieszkańcy. Od wczoraj na trasie katowickiej widoczne są zmiany w organizacji ruchu. Jeszcze większe jednak mają nastąpić od poniedziałku. Inspektor nadzoru budowlanego postanowił odciążyć elementy nośne wiaduktu. Jak jednak zastrzega, to tylko rozwiązanie doraźne. Konieczny jest bowiem remont wiaduktu. Jeżeli nie rozpocznie się on do 2012 roku, możliwe, że wiadukt zostanie całkowicie zamknięty. Do tego czasu jednak ruch odbywać będzie się tylko po dwóch pasach na każdej nitce, a nie jak było to do tej pory po trzech. Dziennie przez ten wiadukt przejeżdża około 15 tysięcy pojazdów. Czy jednak remont ten rozpocznie się tak szybko, jak wymaga tego nadzór budowlany? Nie wiadomo. Zarząd Dróg Miejskich na razie pieniędzy na ten cel nie posiada. Przypomnijmy, w tym roku instytucja ta posiada tylko 21 milionów złotych na bieżące utrzymanie dróg i remonty. Jest to aż 30 milionów mniej w stosunku do roku ubiegłego. Sam wiadukt zaś ma już prawie 40 lat i jest typową budowlą z okresu lat 70. Wówczas nikt nie spodziewał się i nie projektował wiaduktów gotowych na tak intensywną eksploatację. W miniony weekend na poznańskim stadionie AZS odbył się kiermasz motorowy, gdzie można było przygotować swój jednoślad do sezonu. Było to dokładnie na tydzień przed oficjalnym otwarciem sezonu motorowego w Poznaniu, który nastąpi już jutro. Zatem każdy, kto porusza się motocyklem i ma go już przygotowanego do sezonu, zapraszamy jutro na godzinę 10 pod halę Arena. Najpierw zbiórka ponad 2000 motocyklistów, potem polowa msza święta w intencji kierowców i wreszcie uroczysty przejazd oraz końcowy festyn. Tak motocykliści zamierzają przywitać nowy sezon motorowy. Punktualnie o godzinie 10 jutro pod halą Arena rozpocznie się msza święta za wszystkich motocyklistów. Organizatorzy już tam spodziewają się około 2,5 tysiąca uczestników. Prawie tylu bowiem wyraziło swoją chęć uczestnictwa w tej kawaliadzie przez internet. Po odprawieniu mszy około godziny 11 motocykliści wyjadą na ulicę Poznania, jak co roku poruszając się całą kawaliadą. Na razie jednak nie wiadomo, czy specjalnie na tą okazję policja będzie blokowała ruch na skrzyżowaniach, aby umożliwić przejazd wszystkim motocyklistom. Do Urzędu Miasta bowiem wpłynęła informacja na temat przejazdu motocyklistów przez stolicę Wielkopolski, na co otrzymano od miasta zgodę. Oznacza to, że policja będzie czuwać nad bezpieczeństwem ruchu, choć nie wiadomo na razie, czy ruch przebiegać będzie zgodnie z sygnalizacją świetlną, czy też nie. Nieoficjalnie mówi się jednak, że motocykliści nie będą mieli specjalnych przywilejów jutrzejszego dnia i będą musieli zatrzymywać się na światłach. To z kolei może znacznie utrudnić ruch w mieście. Kawaliada przejedzie ulicami Grunwaldzką, Świętym Marcinem, Solną, Rondem Śródka i Rondem Rataje, następnie udając się nad Maltę. To już wszystkie informacje w dzisiejszym raporcie. Dziękuję za uwagę, a wszystkim widzom ONTV życzę miłego wieczoru.